Moi drodzy, jeśli zobaczycie w ofertach internetowych lub nawet stacjonarnych tak wybarwione kwiatostany traw, to nie kupujcie ich, bo to jest zwykłe oszustwo, które uskuteczniają nieuczciwi sprzedawcy. I z roku na rok widzę, jak ta tendencja oszukiwania klientów narasta, czy pod względem wybarwienia kwiatostanów, czy z niestworzonymi nazwami odmian, które tak naprawdę są zwykłymi odmianami, bez żadnych rewelacji, to cały czas narasta z racji popularności tych traw i chciałbym Was przestrzec przed tym, uczulić i dać możliwość obrony merytorycznej, jeśli padliście ofiarą takiego oszustwa, bez problemu możecie ubiegać się o zwrot pieniędzy za tego typu rośliny. Wystarczy wiedzieć, zażądać od sprzedawcy konkretnej nazwy, gatunku, rodzaju i odmiany i sprawdzenia tego w internecie, czy rzeczywiście takie coś istnieje u źródeł naprawdę sprawdzonych, na przykład Związek Szkółkarzy Polskich posiada e-katalog roślin, w których jest cały spis roślin, nie tylko traw, ale ogólnie wszystkich roślin ozdobnych, które są sprzedawane w Polsce i tam możecie porównać, czy takie coś istnieje. Oczywiście można też znaleźć jakieś inne zagraniczne strony, które również mogą poświadczyć o tym, że ta trawa nie istnieje. Także zachęcam Was serdecznie do tego i trzeba troszeczkę ukrócić tę nieuczciwą zagrywkę ludzi, którzy żerują po prostu, którzy żerują na niewiedzy Waszej, czyli klientów. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej odnośnie czy zakupu traw, czy wyboru traw do swojego ogrodu, no to zachęcam Was serdecznie do zakupu e-booka Kompendium Traw Ozdobnych, gdzie opisane są zarówno takie wskazówki przy zakupie stacjonarnym, jak i internetowym. Jest wiele wskazówek do tego, jak wybrać trawy w ogrodzie, zastosowanie różnych traw nazewnictwo, bo to też jest bardzo ważne. Na grupach internetowych jest mnóstwo zapytań typu co to za trawa i tak dalej. Więc tam też opisałem jakby skrypt zapytania się od tego typu rzeczy, aby dostać jak najbardziej skuteczną odpowiedź. Więc to na pewno Wam też pomoże. Także serdecznie Was zachęcam do skorzystania z oferty marcowej. Jest minus 25% na tego e-booka, więc kosztuje mniej tak naprawdę niż średniej czy większej wielkości trawa ozdobna. I w sumie to ostrzeżenie stworzyłem dzień wcześniej, natomiast źle ująłem nazwę strony kompendiumtraw.pl, czyli strony, gdzie jest mój e-book. I niektórzy z Was myśleli, że tym oszustem jestem ja, więc musiałem to poprawić, stąd ten film. Ale w międzyczasie też pomyślałem o tym, aby pod tym filmem, jeżeli padliście ofiarą oszustwa, możecie wysłać w komentarzu link do strony z tą ofertą, jeżeli istnieje, i dać szansę innym na to, żeby zobaczyć, czy czasami jakby też przez to nie kupili. Więc możemy stworzyć taką małą bibliotekę sklepów, w których polecacie nie kupować. Także trzymajcie się, bądźcie czujni, nie popadajcie w zachwyt z bardzo takimi, wiecie, naciąganymi roślinami, nie tylko trawami, ale jakby te oszustwa też są wśród innych roślin. Także uważajcie na siebie. Cześć.